Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka Drogowskazów Zdrowia będzie jarzębina, ponieważ jest jesień, najwyższy czas na to, żeby ją zebrać. Aż mi się w włosy wplątuje, Pani Stefanio, co my będziemy robić z jarzębiny? Taka zaczepna ta jarzębina. Nie daje mi spokoju. Proszę Państwa, te czerwone koraliki jarzębiny to jest cała radość jesienna. Po pierwsze, ja już chyba kiedyś mówiłam, że takie czerwone jarzębiny wkładali mężczyźni za pasek, jak szli załatwiać jakieś poważne sprawy do urzędu, bo taka jarzębina dodawała energii, siły, odwagi, życia, czyli czerwień, krew, życie. A więc taka jarzębina jest potrzebna. A kobiety wkładały sobie jarzębinę we włosy, tak? Po to, żeby być piękną, ale również po to, żeby ta czerwień dawała tę energię człowiekowi, żeby dawała tę siłę do życia. No zawsze to tak jest... przyjemniej jest, jak się zobaczy jakiś akcent czerwony u kogoś. Jednak daje to energii, daje to takiego pędu do życia. I nawet człowiek sam się wtedy dobrze czuje, prawda? Więc dlatego jarzębina, ona po pierwsze powinna być w domu, więc zachęcam, żebyśmy wyszli nawet po przymrozkach. Ona jeszcze jest dobra, ona nawet jest lepsza po przymrozkach, więc można ją teraz zrywać, można ją zrywać po pierwszych przymrozkach. Ja ją po prostu wieszam w domu, taka piękna, dekoracyjna, wisi przez całą zimę. Dopiero zdejmuję ją z domu na święta wielkanocne, a przez całą zimę dekoruję mój dom i stąd ten dom jest wesoły. I proszę Państwa, ale co robi jarzębina? Pani Alu, pamięta Pani taki fragment, mówiłyśmy o miażdżycy, do boju z miażdżycą? Tak, to na pewno. Tak, to było kościuszkowskie, tak. Prawda? I tam brakowało nam jeszcze jarzębiny. No to dzisiaj zerwiemy jarzębinę i dopełnimy ten słój z tą miksturą od miażdżycy. Czyli jest bardzo dobra, ponieważ oczyszcza naczynia krwionośne z blaszek miażdżycowych. Jest idealna. A dlaczego? Dlatego, że ona usprawnia nerki. Jest jarzębina od nerek, czyli podstawa człowieka, fundament, jak mówiłyśmy. Jeśli ten fundament sprawnie działa, to po organizmie płynie czysta krew. Dokładnie taka jak... Taką jarzębiną. Bóg stworzył jarzębinę taką czerwoną, taką dokładnie jak nasza krew. I żeby ta krew była czysta, odpowiednio zbudowana, potrzebna jest jarzębina. A więc zbieramy pomalutku, tak... I później będziemy wkładały, można z liśćmi, będziemy wkładały do naszego słoja. I proszę Państwa, jarzębina również jest cennym ziołem dla dzieci, a więc można zrobić syrop z jarzębiny. I ona ma dużo witaminy C, to po pierwsze, ale przede wszystkim jarzębina, ona jest od przeziębień, a więc tak jak powiedziałam, wzmacnia nerki. Jak nerki są dobre, to i cały człowiek lepiej pracuje. Więc również taka jarzębina powinna być w domu, tam gdzie są dzieci. To jarzębinę możemy łączyć z macierzanką, z babką lancetowatą i wtedy dzieciom podawać jako cenną herbatkę od przeziębień i na wzmocnienie. Także polecamy, my tu z Panią Alą pozbieramy jeszcze troszkę jarzębiny, a za chwilę pójdziemy do czeremchy, Pani Alu. To jest dopiero piękne zioło, które tak musimy jest. Odwiedzić. I mało spotykane. I także już pójdziemy do czeremchy, ale jeszcze troszeczkę pozbieramy, dobrze? Pani Stefanio, zbliżamy się chyba do tej czeremchy naszej przepięknej. Dokładnie, to rzadko spotykana. O, i żabki nam skaczą pod nogami. Cała nasza przyroda piękna, cała przyroda. Ale jakie piękne owoce ma. Tak, tu proszę Państwa jest czeremcha, to jest tak zwana czeremcha amerykańska. To jest chyba w XVIII wieku to do Polski przyszło, ale czeremcha jest piękna. No, tu jest ziemia nieurodzajna, więc tych owoców za dużo nie ma. U mnie na działce to było po prostu jako oblepa tej czeremchy. I proszę Państwa, co robi czeremcha? No, doskonale oczyszcza organizm. Jest taka odtruwająca. Kiedyś król Jagiełło, jak przyjechał do Polski z Litwy, on się bał, że go ktoś otruje. I praktycznie pił albo czystą wodę, albo wino. I to wszystko było. Żadnych innych napojów nie pił. Proszę popatrzeć. Ta czeremcha, która po prostu służyła naszemu królowi. Czeremcha, która dawała mu tyle radości, ponieważ był to
ten napój słodki, który król mógł od czasu do czasu popijać. Natomiast w tej chwili mówi się, że to jest czeremka, jest na tyle zdrowa, ponieważ ona służy ludziom chorym na nowotwory, że tu jest witamina B17 i stąd gdzieś tam naukowo stwierdzono, że ta witamina pomaga w leczeniu nowotworów. Proszę Państwa, ja jestem daleka od tego, żeby nowotwory leczyć witaminą B17, ale jedno jest pewne, że na pewno jest to bardzo zdrowe, a wszystko to, co jest zdrowe, to nie powoduje raka. To na pewno, więc na pewno ta czeremcha będzie na tyle budowała zdrowie, na tyle organizm odtruwała, że człowiek będzie zdrowy i nie będzie chorował na raka, a ten, który już ma nowotwora, to niech popija po to, żeby to zdrowie budować. Budować, bo jeśli będzie budował zdrowie, to nowotwór będzie się musiał wycofywać. Ale to pić, nie wiem, napar z tych owoców, więc, czy z liści, proszę Państwa, czy... Nie, nie. To przede wszystkim te owoce. One są w smaku bardzo dobre, bo ta nasza jest trochę, ta nasza polska, ona jest taka troszeczkę kwaśniejsza, a ta amerykańska jest słodka, ona jest w ogóle dobra w smaku. Ja to robię tak, zrywam te owoce, wkładam do słoika, zasypuję cukrem, tak jak robiłyśmy maliny czy jagody. Jagody i porzeczki. I porzeczki, tak. I to stoi na słońcu. I później zrobi się sok, no to przelewam, przegotowuję i mam gotowy, zawekowany później już sok. I to jest na całą zimę, tak. Albo druga wersja, to te owoce wkładam do słoika i zalewam alkoholem, na przykład spirytusem, tak? Ale pamiętacie Państwo, że spirytus musi być rozcieńczony, czyli 70%. Może być winem, możecie Państwo zalać wino, ale spirytus jest najmocniejszy i przy takich różnych cięższych chorobach, żeby oczyścić organizm, to wolałabym, żeby to było na tym mocniejszym alkoholu. I wtedy taką naleweczkę popijamy. A więc polecam Państwu, czeremcha jest to zdrowe drzewo, bardzo zdrowe. Czy to jest taka czeremcha z tymi liśćmi takimi jak skóra, prawda? Nasza czeremcha, tak, nasza czeremcha nie ma takich mocnych liści, jest troszeczkę inna, ale jej owoce są tak samo cenne. Tak samo cenne. Te są w smaku lepsze, takie słodsze, ale jedno, i ta czeremcha, którą byście Państwo nie mieli, owoce są po prostu zdrowe. A można normalnie tak jak teraz zerwać i zjeść, no i po prostu? Pestkę wypluć. Tak? Miąższ zjeść. To jest wszystko. Ja zjadam codziennie kilka takich owoców. Że to jest bardzo zdrowe. Nie choruję. Pani Stefaniu, kazała mi pani zerwać piękną nawłoć. No, jest tak. To nam już dosyć znana roślina. Myślę, że nasi widzowie też już ją znają, ale... Czym ona się różni od tej nawłoci, którą pokazywałyśmy jesienią? Wczesną wiosną też pamiętam, pokazywałyśmy, ale to dopiero były listki, ona jeszcze nie kwitła. Było kwiatków, tak, a to już nam zakwitła. To jest nawłoć polska. To jest nawłoć polska. I proszę tak do kamery ją dokładnie pokazać, proszę, żeby ludzie widzieli. Proszę, zobaczcie Państwo, to jest polska. I proszę, polska to są nawłoć. Takie delikatne listki, tak? Takie jakby elipsy, tak? To są listki, a tu są tak misterne, śliczne kwiatuszki. Proszę Państwa, nawłoć polska leczy nerki, wzmacnia nerki. To jest zioło od nerek. Również poprawia pracę wątroby. To można pić spokojnie, nawet wtedy, gdy są kamienie w nerkach. Nawet wtedy, gdy cokolwiek się dziwnego w nerkach dzieje, to nawłoć łączymy z rdestem ptasim. Możemy łączyć ze skrzypem. Nawłoć jest ciepła, skrzyp jest zimny, ale jednocześnie jest to taka równowaga. Tak, i wtedy jest równowaga w organizmie. Także nawłoć polska to jest do picia. Natomiast ta nawłoć, ta meksykańska to jest? To jest meksykańska i ona jest, proszę popatrzeć. Piękna, ale różni się już nawet, tak, widać od razu ona jest odcieniem. Tak, mocniejsza. Mocniejsza, po prostu taka bardziej pomarańczowa. Tak, jest to siłaż, tu jeszcze nie jest największa, bo jeszcze są większe. Jakbyśmy te gałązki. Weszły Pani Stefaniu, tak, w tą nawłoć, to dokładnie. Myślę, że byśmy mogły tutaj stać niezauważone. O tak, tam jeszcze takie wysokie, że chyba nawet wyższe od nas. Dokładnie. Więc proszę Państwa, to jest właśnie ta nawłoć. To jest ta nawłoć, co z której robimy. Robimy kąpiele. To są na rozgrzanie. Ja się tego boję tak podawać do picia, bo praktycznie nie wiemy, jakie jest do końca jej działanie. Ale do kąpieli rozgrzewających teraz jest na jesień cudowna. To jak znalazł, tym tak. Bardziej, że się robi coraz chłodniej. Właśnie. I jeszcze Państwo mnie pytaliście, czy jeśli pszczoły robią z tego miód,
czy ten miód jest jadalny. Oczywiście, że jadalny i bardzo dobry, bardzo pyszny. To jest takie pachnące zioło, także i ten miód jest zdrowy i nic się nikomu nie stanie. Także proszę się nie bać. Ja tylko po prostu się obawiam, czy takie silne zioło jest dla naszych organizmów nie za mocne. Ale na pewno jak pszczoła to przerobi, to na pewno jest zdrowe i proszę spokojnie taki miód jeść. Miód nawłociowy. My teraz nie odróżnimy, czy pszczoła z tej nawłoci wzięła, czy z tej nawłoci wzięła, ale na pewno jest to bardzo zdrowe. Także to polecam. I sama jem taki miód właśnie z takiej nawłoci. W tej chwili są pola całe nawłociowe. Kiedyś parę lat temu tego nie było, a teraz tutaj na tym polu, co stoimy, to kilka lat wcześniej, 2, 3, 4 lata, to tu rosło zboże, tu był haber i tylko gospodarz przestał to orać, to proszę bardzo, piękna nawłoć nam wyrosła. Na ja obawiam się, że ja sobie zbieram na kąpiele. Na kąpiele, tak. Żeby mi ciepło było. Również na dekoracje. Państwo no, przepięknie wygląda jeszcze piękne teraz. Piękne bukiety, takie pani Anielu, jak tu pani ma. Można jeszcze do tego dodać białego krwawnika, a może ktoś znajdzie przetacznika tego ładnego, coś niedawno pokazywały. Więc i wtedy tak państwo wieszacie. Czyli tu wiążecie państwo wstążeczką. Ja zawsze wstążeczką, to wtedy ładnie wygląda. I to nie można ładne, byle czym. Tak, i tak ładnie, bo w ten sposób to państwo będziecie miały takie, mieli takie zioła pogięte, a tak to one się tak prosto ładnie suszą. I wtedy można w kuchni powiesić, w salonie można porobić całe wazony takich bukiety. Oczywiście, od razu tego, inaczej tam, człowiek nawet oczywiście, spojrzy i to jest na żółte. Życie. Jak tak. Uschnie, to również jest żółte. Do tego dodać jarzębinę, czy piękną kalinę, prześliczną kalinę. Także proszę państwa, jest co teraz, jest czego co robić, po to, żebyście państwo zimą nie mieli sztucznych kwiatów, tylko właśnie takie tylko zasuszone. Takie piękne, tak. I to przypomina nam polską ziemię. Tak, a my, przypominając naszą polską ziemię, nie możemy zapomnieć o naszej wspaniałej gruszce. Tak. Jesień jest, więc gruszka. Trzeba spróbować jej wspaniałych owoców. Idziemy do Idziemy gruszki. Idziemy do gruszki. Tak. Dotarliśmy do naszej wspaniałej gruszki, pięknej polskiej, o której nie mogłyśmy zapomnieć. No, pani Stefaniu, kilka nazbierałam. No, nie są to może owoce najpiękniejsze, takie jak możemy dostać w sklepie, ale smaku chyba nie są w stanie porównać ani dorównać innym. Och, na pewno. I proszę państwa, proszę pamiętać, że nasz król Zygmunt August, jak jeździł na polowania, to gdy był bardzo zmęczony, to takie gruszki jadł. Oczywiście one są do jedzenia, są bardzo dobre. To jest nieprawda, że one mogą zaszkodzić, jak kiedyś mi chłopczyk mały powiedział, niech pani tego nie je, bo pani się tym zatruje. Absolutnie. Proszę państwa, to jest najzdrowsza gruszka. Ona jest bardzo dobra też na nerki, to też prawda. I ja na początku mówiłam, te liście, prawda, są bardzo dobre. Tak, no pamiętam, porównywałyśmy w ogóle tak. Te liście. Robimy syrop, później pokażemy, że to można z tego nawet zrobić syrop, który jest wzmacniający dla każdego, również dla dzieci. Natomiast proszę państwa, gruszka ta jest, ona wtedy najsmaczniejsza jest ulęgałką. Czyli jeszcze powinna poleżeć troszeczkę, żeby była taka miękka. Tak, i wtedy ona jest wtedy dojrzeje tak, pod gruszę tutaj. Kiedyś na wsi to suszono takie gruszki, później na przykład na kompot taki bożonarodzeniowy, na wigilijny dodawano. Oprócz suszek, to jeszcze tak, gruszeczki. To właśnie takie gruszki zdrowe. One nie mają tu żadnych robaków, proszę zobaczyć, to jest gruszka silna. Tak, to jeszcze pewnie gdzieś się pojawia. I proszę państwa, no to jeszcze jest, ma działanie przeciwreumatyczne. Proszę pamiętać, to również ma działanie przeciwreumatyczne. Także nasza gruszka, ta gruszka rodzicielka, to już jest starowinka, ale jeszcze nam gruszeczki urodzi, jeszcze nam zdrowia doda. I tak jak mówię, nigdy nie mówmy, że to jedna gruszka ma nam dać zdrowie. Ona buduje zdrowie. Buduje zdrowie, tak jak czeremka buduje no, czasu zdrowie. Czasu nie cofnie, jarzębina. Jeżeli zatruwaliśmy organizm przez długie lata, no to oczywiście za jednym razem nam zdrowia nie wróci. Ale jak będziemy jedli to zdrowie, to nasze ciało będzie powracało do zdrowia. I duch będzie spokojniejszy. I duch, i umysł, i ciało. Oczywiście. Zapraszamy państwa do bycia z nami w każdy wtorek o godzinie 17:00. My się żegnamy, idziemy połaszować nasze gruszki i do zobaczenia.